Kościół tak nadzwyczajne łaski od Boga otrzymał za pośrednictwem świętego Pawła, że uznał właściwym uczcić szczególną uroczystością pamiątkę jego nawrócenia, po którym nastąpiło i nawrócenie narodów pogańskich. Święto też dzisiejsze jest świętem dziękczynnym za łaskę cudownego powołania błogosławionego Pawła do apostolstwa i jego tak skutecznego do pogan posłannictwa. Zwyczajem było w Starym Zakonie obchodzić uroczyście pamiątki świetnych zwycięstw odniesionych nad nieprzyjaciółmi kraju, lecz czyż jest jakie zwycięstwo, które by tyle przyniosło Kościołowi pożytków i tyle poddało mu ludów, jak to, które Pan Jezus odniósł nad najzawziętszym prześladowcą wiernych i przez które największego wroga swojego, jakim był święty Paweł, przed nawróceniem się przeniemienił w najgorliwszego obrońcę swojej Ewangelii, uczynił naczyniem wybranym, nauczycielem ludów pogańskich i jednym z najpierwszych swoich apostołów. Słusznie więc pamiątkę tego uroczyście święcimy. Szaweł, który po nawróceniu przyjął imię Pawła, rodem Żyd, był z pokolenia Beniamina. Przyszedł na świat w kilka lat po narodzeniu Chrystusa Pana w mieście Tarsie, stolicy Cylicji, z ojca należącego do sekty faryzeuszów, to jest tych Żydów, którzy chcieli uchodzić za najgorliwszych przestrzegaczy starego prawa i na pozór bardzo surowych byli obyczajów. Pierwsze lata swoje spędził w Tarsie, gdzie słuchał nauk wykładanych po grecku, jak w Aleksandrii i Atenach. Ponieważ go Pan Bóg obdarzył nadzwyczajnymi zdolnościami, a przy tym bardzo był rozmiłowany w naukach, rodzice posłali go do Jerozolimy dla słuchania tam wyższych wykładów w szkole Gamaliela, sławnego podówczas mistrza Starego Zakonu. Tam starannie wyuczony został wszystkiego, co się tyczyło religii, zwyczajów i obrzędów żydowskich. Wskutek tego stał się on najgorliwszym przestrzegaczem praw Starego Zakonu, był nieposzlakowanych obyczajów, lecz oraz najzagorzalszym obrońcą sekty faryzeuszów. Taka gorliwość i przywiązanie do Starego Zakonu wyrodziły w nim najnieprzyjaźniejsze uprzedzenie przeciw religii chrześcijańskiej. Okazał się też on jednym z najzawziętszych nieprzyjaciół Chrystusa Pana i jego wyznawców. Był z liczby Żydów z Cylicji, którzy powstali na świętego Szczepana, rozprawiając z nim publicznie, a nawet należał i do tych, którzy najsilniej domagali się jego śmierci. Gdy tego świętego męczennika kamienowano, Szaweł, zbyt wówczas młody, aby mógł w tym brać udział, chciał przynajmniej należeć do tego czynu, strzegąc odzienia tych, którzy rzucali na Szczepana kamienie, aby tym sposobem, jak się wyraża święty Augustyn, przez ręce wszystkich, którzy go kamienowali, sam go zamordowywał. Krew tego pierwszego męczennika powiększyła jeszcze bardziej zawziętość Żydów na chrześcijan. Wszczęło się okrutne prześladowanie wiernych w Jerozolimie, a Szaweł przechodził wszystkich w swojej zawziętości na sługi Chrystusowe. Zachęcany do tego przez swoich współwyznawców i od starszych synagogi upoważniony, żadnej miary w ściganiu nawróconych Żydów nie zachowywał. Wpadał do domów, wyciągał z nich wszystkich, których uważał za chrześcijan i okutych w kajdany wtrącał do więzienia. Otrzymał od Kajfasza, wielkiego kapłana, szczególne polecenie wyśledzania wiernych i pastwienia się nad nimi. Przebiegał z synagogi do synagogi, kazał bić i chłostać okrutnie wszystkich, którzy wierzyli w Jezusa Chrystusa i używał wszelkich środków, już to świetnych przyrzeczeń, już to gruźb i mok dla zmuszenia ich do odstępstwa od wiary. Wieść o tym rozeszła się po całej Palestynie i wszyscy nowi chrześcijanie poczytywali Szawła za najzawziętszego prześladowcę swojego, za najzaciętszego wroga Jezusa Chrystusa i na samo imię jego drżeli. Zdawało się, że ziemia żydowska, Galilea i cała Palestyna były za ciasnym polem dla zapamiętałości tego prześladowcy Kościoła. Wzdychał on tylko za mordem, a na samo wspomnienie o chrześcijanach w najstraszniejszych groźbach się rozwodził. Dowiedziawszy się, że liczba wyznawców wiary świętej codziennie wzrastała w Damaszku, wielkim mieście za górą Libanu położonym, wyjednał sobie od najwyższego kapłana listy do synagog tamtejszych, upoważniającego do schwytania tam wszystkich chrześcijan, jakich znajdzie, i przyprowadzenia ich uwięzionych do Jerozolimy. Zamierzał zaś to uczynić w tym celu, aby w tym mieście, w którym już najokrutniej obchodzono się z wiernymi, mógł on tym swobodniej nad nimi się pastwić, mając zamiar sam jeden wytępić do szczętu nowo powstające wyznanie. Takim był Szawem, gdy się udawał do Damaszku. Owoż na kilka już tylko staj był od tego miasta, kiedy oto wśród południa ujrzał zstępującą z nieba jaśniejszą od słońca światłość, która go otoczyła wraz z tymi, którzy mu towarzyszyli. Wszyscy zdjęci trwogą obaleni zostali na ziemi, a Szaweł usłyszał głos wołający dla niego po hebrajsku: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno jest tobie przeciw ościeniowi wierzgać. Bardziej więc jeszcze tym przestraszony zawołał: Ktoś jest, Panie? Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz, odpowiedział Zbawiciel. A Szaweł, cały drżący od wzruszenia: Panie, powiada, co chcesz, abym czynił? Wtedy Zbawiciel kazał mu z ziemi powstać, a chociaż miał go posłać do pewnego człowieka mieszkającego w Damaszku dla dowiedzenia się od niego, co ma uczynić, przypuszczać jednak można, że niezwłocznie sam mu zapowiedział, do czego go powołuje i przeznacza, i że wtedy w podobne słowa przemówił do niego wewnętrznie:
Podnieś się, rzekł Pan Jezus, i stań na nogach, gdyż oto objawiłem się Tobie w tym celu, aby Cię uczynić świadkiem i nauczycielem rzeczy, któreś widział i tych, które Ci jeszcze okażę. Wyrywam Cię bowiem z błędów, w które pogrążony jest Twój naród, a przeznaczam Cię do ludów pogańskich, abyś im otworzył oczy, iżby przeszli z ciemności do światła, z podpanowania szatańskiego pod panowanie Boże, i aby otrzymali odpuszczenie grzechów, a przez wiarę we mnie dostąpili dziedzictwa świętych. Gdy tedy to wszystko działo się z Szawłem, ci, którzy towarzyszyli mu w drodze, podniósłszy się z ziemi, długo przyjść do siebie nie mogli. Głos przemawiający słyszeli, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł zaś, powstawszy, chociaż oczy miał otwarte, zupełnie za nie widział, także trzeba było mu podać rękę, żeby go zaprowadzić do Damaszku. Zawiedli go tedy do pewnego mieszkańca nazwiskiem Judasza, gdzie przebył 3 dni, nie odzyskawszy wzroku, a przez cały ten czas nic nie jadł i nie pił. Był wtedy w Damaszku jeden z uczniów Pana Jezusa nazwiskiem Ananiasz, człowiek wielkiej pobożności, którego cnotom oddawali sprawiedliwość sami Żydzi. Pan Jezus objawił mu się w widzeniu, kazał iść na ulicę zwaną Prostą, do pewnego podróżnego zwanego Szawłem z Tarsu, znajdującego się w domu Judasza, a którego zastanie na modlitwie. Ananiasz, przestraszony na samo imię Szawła, rzekł: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, jako wiele złego uczynił świętym Twoim w Jeruzalem, i tu ma moc od najwyższych kapłanów wiązać wszystkich, którzy wzywają imienia Twojego. A Pan rzekł do niego: idź, albowiem ten mi jest naczyniem wybranym, aby nosił imię moje przed narody i królami i synami izraelskimi, bo mu ja okażę, jako wiele potrzeba mu cierpieć dla imienia mego. Podczas zaś, gdy to mówił Zbawiciel Ananiaszowi, Szaweł w objawieniu widział go wchodzącego do mieszkania, w którym się znajdował, i wkładającego nań ręce, aby wzrok odzyskał. Ananiasz spełnił bez odwłoki dany mu rozkaz przez Pana Jezusa i udał się do wskazanego domu, gdzie mieszkał Szaweł, i przybywszy tam, włożył na niego ręce i rzekł: Szawle, bracie, posłał mnie Pan Jezus, który ci się okazał w drodze, którąś szedł, abyś przejrzał, a był napełniony Duchem Świętym. A natychmiast spadły z oczu jego jakby łuski i wnet przejrzał. Wtedy Paweł, pełen świętego wesela i najżywszej dla Boga wdzięczności, gdy mu i Ananiasz zdał sprawę z tego, co mu był powiedział Pan Jezus o powołaniu Pawła, prosił go o chrzest święty. Udzielił mu go Ananiasz, a przy nim Duch Święty napełnił go swoimi darami. Według powszechnego podania Paweł miał w ten czas lat 36. Przed odejściem z Damaszku nowo powołany ten apostoł miewał kazania w synagogach, głosząc, że Pan Jezus, którego sam w sługach jego prześladował, jest prawdziwym Mesjaszem, Synem Boga Przedwiecznego. Zdumiewali się wszyscy, którzy słuchali, i mówili: Izali nie ten to jest, który burzył w Jeruzalem tych, którzy wzywali tego imienia, i tu na to przyszedł, aby je powiązawszy wiódł do przedniejszych kapłanów? W istocie był to tenże sam Szaweł, lecz już cudownie nawrócony, a pełen Ducha Świętego, wzmacniał się daleko więcej i zawstydzał Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, twierdząc, iż Pan Jezus jest Synem Boga i Mesjaszem, zapowiedzianym przez proroków. Niezwłocznie też spełniło się i to, co Pan Jezus przepowiedział Ananiaszowi o prześladowaniu, jakie czeka Pawła po jego nawróceniu się. Od tej już bowiem chwili zaczęli Żydzi czyhać na jego życie, i to go więzili, to kamienowali, to z miast wyganiali, a w końcu i w ręce pogan go wydali, jak o tym obszerniej wspomnimy. Święto nawrócenia błogosławionego Pawła już w 8 wieku obchodzone było. Wyznaczono na nie dzień 25 stycznia jako rocznicę dnia, w którym w Rzymie ciało tego błogosławionego apostoła do kościoła na cześć jego tam wystawionego przeniesione zostało. Nawet do roku 1524 w wielu krajach katolickich święto to było obowiązującym, a lubo już teraz nim nie jest, pacierze jednak kapłańskie i msza święta dzisiejsza są do tej uroczystej pamiątki zastosowane.